Hola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku zajmiemy się bardzo ciekawym czasownikiem, który mimo tego, że jest regularny i w jego odmianie nie ma żadnych niespodzianek, przydaje się w różnych sytuacjach i można z nim zbudować rozmaite konstrukcje. Ta najważniejsza z nich, która jest tak na marginesie bardzo popularna, jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby mówić o przeszłości. O przeszłości tej bardzo bliskiej, jednak bez poznania jakiegokolwiek czasu przeszłego. A więc dzięki niej będziemy mogli mówić o przeszłości za pomocą czasu teraźniejszego, który już bardzo dobrze przecież znamy. Zanim jednak przejdziemy do tych rozmaitych konstrukcji, najpierw zajmiemy się krótko, wprawdzie, bo nie ma tutaj nad czym się rozwodzić, samym czasownikiem, o który nam dziś chodzi, a chodzi nam o czasownik akabar. Akabar. I ten to czasownik akabar, jeśli stoi sam i nie jest częścią żadnej konstrukcji, znaczy tyle co kończyć, doprowadzać do końca, finalizować, oczywiście też w różnych kontekstach i sytuacjach. Czyli można by powiedzieć, że jeśli spotykamy ten czasownik sam, jest on w pełni synonimem słowa terminar. Terminar i akabar to znaczy to samo, czyli po prostu kończyć. Czyli moglibyśmy kogoś zapytać, na przykład, a qué hora acabas el trabajo? A hora acabas el trabajo? Czyli o której godzinie kończysz pracę? I to zdanie spokojnie moglibyśmy ułożyć z czasownikiem terminar. Czyli na przykład, a Terminasz hora terminas el trabajo? A qué el trabajo? I znaczyłoby to dokładnie to samo, czyli o której kończysz pracę. To acabar może mieć bardziej przenośne też znaczenie, na przykład. La espada acaba en punta. La espada acaba en punta. Czyli miecz kończy się na czubku. Lub też kończy się czubkiem, czy też jest zakończony czubkiem. To akabar, podobnie jak w języku polskim, można wykorzystać do opisania sytuacji, w której chcemy powiedzieć, że z czymś chcemy skończyć. Albo położyć czemuś kres. Na przykład: Este asesino quiere acabar con mi vida. Este asesino quiere acabar con mi vida. Czyli ten zabójca, ten morderca, chce skończyć z moim życiem dosłownie. Czy też położyć kres mojemu życiu. I może nie jest to zdanie, którego będziemy musieli używać na co dzień. Na szczęście. Ale może się przydać, gdy oglądamy jakieś filmy, albo seriale kryminalne. Albo gdy czytamy książki o czasach, kiedy ludzie zabijali się częściej. Acabar oczywiście możemy też spotkać w formie zwrotnej, ale nie będzie tutaj żadnej wielkiej różnicy w znaczeniu i też będziemy mówić o tym, że coś się kończy. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jednak sam czasownik acabar też może znaczyć nasze zwrotne kończyć się, mimo że w hiszpańskim żadnego zaimka zwrotnego nie posiada. I taka forma bez zaimka zwrotnego będzie równie albo nawet częściej spotykana niż ta z zaimkiem zwrotnym. W każdym razie, gdy mamy ten zaimek zwrotny, możemy ułożyć na przykład zdanie to lo bueno, se acaba pronto. to lo bueno, se acaba pronto. Czyli wszystko co dobre kończy się szybko. Ale to samo zdanie możemy ułożyć bez zaimka zwrotnego i możemy powiedzieć to lo bueno, acaba pronto. to lo bueno, acaba pronto. Już bez zaimka zwrotnego. A więc w przypadku tego czasownika z tą zwrotnością mamy trochę swobody i możemy zdecydować, jaką formę wolimy. Kolejna rzecz z tym czasownikiem, którą możemy zrobić, podobnie też jak w języku polskim, możemy powiedzieć, że coś nam się kończy, na przykład jakiś typ jedzenia. I możemy powiedzieć: Tenemos que acabar estas patatas fritas. fritas. Czyli musimy skończyć te chipsy. A więc musimy skończyć tę paczkę chipsów albo skończyć jeść te chipsy po prostu. Czy w innym przykładzie dentro de poco se nos va acabar el vino. Dentro de poco se nos a acabar el vino. Czyli niebawem skończy nam się wino. I jak widzimy tutaj możemy użyć tego czasownika acabar do podniesienia bardzo ważnego alarmu. Nikt bowiem przecież nie lubi sytuacji, w której kończy mu się wino. Do takich więc rzeczy będziemy używać czasownika akabar samego jako takiego, a teraz przejdźmy do konstrukcji, które może on tworzyć. Pierwszą i najważniejszą konstrukcją z czasownikiem akabar, którą poznamy, będzie ta, o której wspominałem przed chwilą, a za pomocą której będzie można mówić o najbliższej przeszłości, jednak cały czas za pomocą czasu teraźniejszego. I konstrukcja ta wygląda w ten sposób, że czasownik akabar łączy się z D z przyimkiem D. W tym momencie należy uważać, bo nie będziemy tego czasownika Akabar już tłumaczyć jako kończyć czy finalizować coś, a będziemy raczej dostosowywać to tłumaczenie do języka polskiego, i żeby było wszystko jasne i zrozumiałe, będziemy to tłumaczyć raczej jako właśnie coś zrobiłem. Albo przed chwilą coś zrobiłem. Gdybyśmy bowiem chcieli dosłownie przetłumaczyć tę konstrukcję, wyszłoby nam coś w polskim zupełnie nielogicznego, czyli na przykład, że dopiero co kończę coś robić. A więc wygodniej będzie nam tłumaczyć to jako właśnie coś zrobiłem. I mamy tu na przykład: a cabo de entenderlo, acapo de entenderlo, czyli właśnie to zrozumiałem. Albo przed chwilą to zrozumiałem, albo dopiero co to zrozumiałem. Czyli jak widzimy, mimo że wypowiadamy się gramatycznie w czasie teraźniejszym, to mówimy o najbliższej przeszłości. Zatem, żeby mówić o tym, co zdarzyło się dosłownie przed chwilą albo niedawno z naszej perspektywy, nie musimy się koniecznie uczyć czasów przeszłych, możemy to powiedzieć też za pomocą tej właśnie konstrukcji. Oczywiście z tym nieuczeniem się czasów przeszłych to żart, nauczyć się ich trzeba, żeby poprawnie mówić po hiszpańsku, ale zanim do tego jednak przejdziemy, Warto wiedzieć, że istnieje taka ciekawa konstrukcja, która może być przydatna w momencie, gdy chcemy wypowiedzieć się o przeszłości, a chcemy użyć czasu teraźniejszego. A więc, jak widzimy, istotą tej konstrukcji jest czasownik akabar plus przyimek d i bezokolicznik. Gdy mamy na przykład jakiegoś rozkojarzonego znajomego, który mówi nam rzeczy, które już nam powiedział i pyta nas Szałeś a jaką un coche łebą? Sabeś que voy a comprar un Czyli wiesz, że mam zamiar kupić nowy samochód, że kupię nowy samochód. I mówi nam to, mimo że przed chwilą już nam to powiedział. W tym momencie możemy mu odpowiedzieć. Sí, tío, acabas de decirmelo. Sí, tío, acabas de decirmelo. Czyli tak, stary, właśnie mi to powiedziałeś. Inny jeszcze przykład. Tu hermana acaba de llamarme. Tu hermana acaba de llamarme. Czyli, Twoja siostra właśnie do mnie zadzwoniła. Dopiero co do mnie zadzwoniła. I jeszcze jeden przykład. Enhorabuena, señores. Acabamos de ganar las elecciones. Enhorabuena, señores. Acabamos de ganar las elecciones. Czyli, gratulacje, panowie, właśnie wygraliśmy wybory. Tak więc wygląda podstawowe znaczenie konstrukcji: Acabar de, ale to nie wszystko. Jest ona jeszcze bardziej elastyczna i można ją wykorzystać również w innych znaczeniach. Możemy jej bowiem użyć także w zdaniach negatywnych, w znaczeniu, że komuś coś się nie udaje, że nie udaje nam się czegoś osiągnąć, że nie wychodzi nam zrobienie czegoś. Na przykład: No acabo de entender el significado del verbo acabar. No acabo de entender el significado del verbo acabar. Czyli nie mogę, nie jestem w stanie zrozumieć znaczenia czasownika akabar. I w tym momencie nie będziemy już mówić o tej najbliższej przeszłości, a po prostu o czymś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, co nam nie wychodzi, co nam się nie udaje. Chociaż w tym znaczeniu nieudawania się też możemy mówić o jakiejś najbliższej przeszłości. Na przykład Mi ichono acaba de aprobar el de matematicas. Mi hijo no acaba de aprobar el examen de matematikasz. I to możemy przetłumaczyć jako mojemu synowi nie udało się zdać egzaminu z matematyki. Chociaż można by było też to zrozumieć jako mój syn nie jest w stanie, nie może zdać egzaminu z matematyki. Czyli też w znaczeniu przyszłościowym, że przeczuwamy, że nasz syn nie jest w stanie zdać tego egzaminu. I jest jeszcze inna sytuacja, trochę inna, od tych poprzednich, w której będziemy mogli użyć tej peryfrazy werbalnej akabar d. Chodzi tutaj o sytuacje negatywne, kiedy mimo wszystko chcemy zabrzmieć trochę grzeczniej, a nie aż tak bardzo negatywnie. Zwłaszcza w momentach, kiedy chcemy powiedzieć, że coś nam się nie spodobało, czegoś nie lubimy aż tak bardzo, ale chcemy być delikatni, nie chcemy nikogo obrazić. Wtedy możemy powiedzieć, Sinceramente, no me acaba de gustar el sabor de este plato. Czyli, szczerze mówiąc, nie bardzo spodobał mi się smak tego dania. Albo, szczerze mówiąc, nie bardzo przypadł mi do gustu smak tego dania. I brzmi to lepiej, grzeczniej, niż jakbyśmy po prostu powiedzieli Sinceramente, no me gusta el sabor de este plato. Czyli, szczerze mówiąc, nie smakuje mi to danie. Czy smak tego dania. Czyli w tego typu sytuacjach ta konstrukcja Akabar D przydaje nam się do tego, żeby poprawić kosmetykę całej wypowiedzi, żeby trochę złagodzić jakąś krytykę czy negatywne nastawienie, no i żebyśmy nie wyszli na totalnych gburów. Takie są zatem znaczenia konstrukcji Akabar D, ale to nie koniec, jeszcze nie Akabamos. Bo czasownik Akabar może się łączyć też z Herundio, naszym ulubionym Herundio, które już bardzo dobrze znamy. I w połączeniu z tym Herundio nabiera jeszcze innego znaczenia i nowego smaczku. Powstała nam w ten sposób peryfraza będzie bowiem znaczyła jakąś konsekwencję, że coś stało się w konsekwencji czegoś innego. Albo też odwrotnie, że zamierzaliśmy coś innego, a ktoś dosłownie skończył. Robiąc coś innego. Czyli ten przewidywany przez nas wynik nie do końca zgadza się z rzeczywistością. Zobaczmy lepiej jednak, jak to działa w praktyce. Siempre cuando bebo demasiado, acabo durmiendo en la playa. Siempre cuando bebo demasiado, acabo durmiendo en la playa. Czyli zawsze, kiedy piję za dużo, dosłownie kończę śpiąc na plaży. Czyli wynikiem tego, że piję za dużo, jest to, że zasypiam na plaży. Albo. A menudo quedamos para estudiar, pero acabamos viendo na serie. A menudo quedamos para estudiar, pero acabamos viendo una serie. Czyli często umawiamy się, żeby się uczyć, ale kończymy oglądając serial. W tym przypadku ta konsekwencja akcji nie jest przez nas przewidziana, bo chcemy się umówić, żeby się uczyć, a w końcu lądujemy na sofie i oglądamy serial. I do tego właśnie przydaje nam się również konstrukcja acabar i y herundio. I na koniec jeszcze jeden przykład, żeby jeszcze lepiej nam się to utrwaliło. La abuela prepara muchas albóndigas para toda la familia, pero Manuel siempre acaba comiéndoselas todas. La abuela prepara muchas albóndigas para toda la familia, pero Manuel siempre acaba comiéndoselas todas. Czyli babka przygotowuje wiele klopsów czy też pulpetów dla całej rodziny, ale Manuel zawsze kończy zjadając je wszystkie. Czyli po prostu Manuel, mimo tego, że babka przygotowała wiele klopsów dla całej rodziny, to on właśnie zjada je wszystkie. Tak więc wygląda konstrukcja, czy ta peryfraza werbalna akabar plus herundio. No i na tym już skończymy rozważania z czasownikiem akabar, czyli vamos akabar con el verbo akabar, Bamosz Akabar con el verbo akabar. A więc skończymy z czasownikiem akabar, ale zanim skończymy, oczywiście ułożymy sobie kilka ćwiczeń, żeby wszystko nam się ładnie i pięknie utrwaliło. Pierwsze zdanie do ułożenia kończy nam się woda. Drugie zdanie właśnie kupiłem gazetę. Trzecie zdanie. Mój syn jest tak leniwy, że zawsze ja kończę robiąc jego zadania domowe. Oczywiście to brzmi trochę nie po polsku, ale układam to tak, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to ułożyć. My raczej powiedzielibyśmy, to zawsze ja muszę robić jego zadania domowe. Czwarte zdanie do ułożenia. Właśnie nauczyliśmy się nowego czasownika. I piąte i ostatnie zdanie. Kiedy moja córka idzie do szkoły, często kończy bardzo się nudząc, czyli często bardzo się nudzi. Oczywiście we wszystkich zdaniach użyjcie czasownika akabar. I jeśli potrzebne, konstrukcji poznanych w tym właśnie odcinku. I jak zwykle zachęcam do tego, żebyście wypisywali Wasze pomysły w komentarzach. I teraz już naprawdę Bamosz Akabar, czyli skończymy. Ja dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jak zwykle zachęcam do tego, żebyście przycisnęli ten przycisk subskrybuj, żeby mieć stały dostęp do nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. Przypominam o tym pięknym dzwoneczku, który włączy wam powiadomienia o tym, że nowe odcinki zostały właśnie dodane. Czyli o tym, że acabo de subir un video nuevo. Acabo de subir un video nuevo. Czyli właśnie wrzuciłem nowy odcinek, nowy filmik. No, i dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.